To rozważanie, które dzisiaj przygotowałem, jest takim moim nowym rozważaniem, wiecie, takie, jak to mówią, nieudeptanym dobrze, nieułożonym. Dlatego jeśli będą jakieś pomyłki, jakieś potknięcia, proszę o zrozumienie, o wyrozumiałość. Pierwsze pytanie, tradycyjnie, jak ja to robię. Czy są tutaj Izraelici? No, już zaczynamy kombinować. Proste. Kto jest Izraelitą? No, kilka rąk się podniosło. Dobre i to. No, ja wierzę, że po tym kazaniu, po tym rozważaniu, kiedy zadam ostatnie pytanie, kto jest Izraelitą, myślę, że podniosą wszyscy ręce. Ja mam takie oczekiwanie. Zauważcie, że kiedy używamy słowa Izrael, albo używamy słowa Żyd, jak reagują ludzie na zewnątrz? Są bardzo wrogo nastawieni. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z dwoma takimi świadkami i zadałem tej jednej kobiecie, czy jest pani Izraelitką? Uchowaj Boże, Panie. Zbroń mnie z dala od tych Izraelitów, od tych Żydów. I tak w większości, kochani ludzie, reagują na słowo Izrael i na słowo Żyd. Pytanie, dlaczego? Wniosek jest jeden. Nie rozumieją, co znaczy słowo Żyd, nie rozumieją, co znaczy słowo Izrael. Dlatego postanowiłem przygotować takie rozważanie, by zastanowić, przeanalizować, co oznaczają te dwa określenia, Izrael i Żyd. Ale żebyśmy mogli to zrozumieć, powinniśmy zadać sobie takie cztery podstawowe pytania. Pierwsze. Kiedy to imię Izrael zostało ogłoszone na ziemi i przez kogo? Bardzo istotne. W jakich okolicznościach? Co ono oznacza? I kogo dotyczy? Żebyśmy mieli pewność. Żebyśmy nie błądzili po omacku. To, co powiedzieliśmy na szkole sobotniej, jesteśmy Bożym ludem. My wczytujemy się w każde słowo, które tu jest zapisane. I wczytywanie się, ale i również z modlitwą, staranie się, by Bóg nam wyjaśnił, czego chce nas nauczyć. Bez tego będziemy do innych podobni. My możemy wiele rzeczy znać, możemy Biblię znać na pamięć. I znam ja takich ludzi, którzy, kochani, perfekcyjnie znają Biblię, nawet z poszczególnymi nazwiskami. Ja po 26 latach studiów, gdybym chciał coś tam zapamiętać, poszczególne imiona, no nie jestem w stanie. A ci ludzie znają. Ale z dala od Boga dzisiaj są. Dlatego bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli to zagadnienie. I teraz, gdzie znajdziemy odpowiedź odnośnie Izrael i Żyd? Czy Biblia daje nam na to odpowiedź? Tak, kochani, daje, ale tak jak Jezus powiedział, kto szuka, ten znajdzie. I będziemy gorliwie szukać, kochani, dojdziemy do wniosku, że Biblia pęka w szwach z wyjaśnieniu tych zagadnień. Problem chyba jest w ludziach, którzy nie chcą tego szukać. I tak, sięgnijmy do historii biblijnej, kiedy po raz pierwszy zostało, powtarzam, ogłoszone imię na ziemi, imię Izrael. Ogłoszone. Dlaczego podkreślam to? Myślę, że w trakcie później rozważań zrozumiecie, dlaczego podkreślam ogłoszone. Przede wszystkim musimy się cofnąć do czasów Abrahama. Kochani, kim był Abraham? Co to za człowiek? Skąd on się wywodził? Ano był to obywatel Chaldei, czyli inaczej Babilonu. Jaki był system wierzeń babilońskich? Czy tam wyznawano jednego Boga? Nie, tam było wielobóstwo. Głównym przesłaniem wszystkich tych fałszywych, pogańskich religii. Co jest? Ano jedno. Proszę? Przebłagać dane bóstwo, ułaskawić dane bóstwo, złożyć mu coś w prezencie, aby uzyskać jego aprobatę. I w ten sposób składano ofiary różnym bogom i największą ofiarą, jaką wtedy uważano złożenie któremuś bogu, to była ofiara z dziecka. Znamy, że te narody składały ofiary swoim bożkom z własnych dzieci. I to praktykował również prawdopodobnie Abraham, no chociaż nie był, bo nie miał jeszcze wcześniej dzieci. Ale później, jak dojdziemy do pewnego wydarzenia, to
To nam podpowiada, że Abraham musiał być przekonany, że te ofiary z dzieci są ofiarami właściwymi. Dlatego teraz Bóg powołuje Abrahama z Babilonu. Kiedyś, pamiętacie, już miałem rozważanie, kazanie na temat Abrahama. Dzisiaj nie będziemy w szczegółach omawiać, to jest naprawdę temat rzeka. Ale powiemy krótko, w uproszczeniu, wszystkie tematy, które dzisiaj będziemy dotykać, to jest tylko dotykać, a po to, żebyście byli bardziej zachęceni i wnikliwie wczytywali się w każdy ten temat, który dzisiaj będzie poruszony. Dlatego się Bóg wywołuje Abrahama. W jakim celu? Aby później cały ten system, którym był przesiąknięty Abraham, wycisnąć z Abrahama. I kiedy śledzimy drogę życia Abrahama, widzimy, jak Bóg kształtuje Abrahama. Później widzimy, że Abraham cokolwiek od Boga usłyszał, natychmiast wprowadza w życie. Czytamy, że Abraham chodził po ziemi kananejskiej, po tych ziemiach pogańskich. Co charakteryzowało tą pielgrzymkę? Ofiary. Ofiary, które Abraham składał. Ale zauważcie, Abraham już składał ze zwierząt ofiary. To coś nam mówi, że Abraham poznał Boży sposób zbawienia, bo taki był cel powołania Abrahama. Wyjdź, Abrahamie, z tego systemu, ja ci pokażę, na czym polega prawdziwy sposób zbawienia człowieka, na czym polegają prawdziwe zasady życia na tej ziemi. Po to był powołany Abraham. I Abraham, kiedy wychodzi, uczy się tych zasad. Później przekazuje to swoim dzieciom. Pamiętacie imię syna Abrahamowego? Ismael i? Iza, kochani. Na tym my się koncentrujemy. A dlaczego? Nie wchodzimy w te szczegóły. Dalej później, a Jakub, kiedy się pojawia. Kim był Jakub dla Abrahama? Wnukiem, tak. To był wnuk. Jakub był wnukiem. I teraz, kiedy mamy już Jakuba, przyjrzyjmy się tej postaci. Dlaczego? Dlatego, że ten Jakub na pewnym etapie swojego życia otrzymuje od samego Boga, nie od kogoś innego, od samego Boga imię Izrael. I żebyśmy teraz mogli zrozumieć to słowo Izrael, dlaczego takie imię otrzymał, no musimy się przyjrzeć troszeczkę życiu Jakuba. A tak nawiasem, co znaczy słowo Jakub, imię Jakub? Oszust. Między innymi to jest oszust. Kochani, kiedy, i tak szczerze, mówię, nie wchodzimy w szczegóły, gdy przyglądamy się życiu Jakuba, czy to imię pasuje do jego charakteru, czy nie? Dokładnie, kochani. Czym się charakteryzowało na początku? Miał obietnicę, bo mama mu powiedziała, że do niej przemówił Bóg, że to właśnie on będzie tym ustanowionym przez Boga. No ale przecież ma o chwilę starszego brata. Pierworództwo należy się starszemu. Jakub o tym wie. Co Jakub zaczyna robić? Ano różne, włącza cały swój system kombinacji oszustw, aby pozyskać to, co Bóg i tak mu obiecał. Krótkie jest pytanie, pytanie tak. Na kim wtedy Jakub budował? Na sobie czy na Bogu? Na sobie, kochani. On uważał, że on pomoże Panu Bogu w spełnieniu obietnicy. I do tego doprowadził, że posłużył się oszustwem. Oszukał brata, oszukał ojca. Do czego to doprowadziło? Że Jakub musiał uciekać z domu rodzinnego, dlatego że jego życie było zagrożone. Brat tak był wściekły na niego, że przepraszam za to słowo, ale tak był, że nie mógł mu tego darować. I to groziło Jakubowi poważnymi konsekwencjami. A to doprowadziło, że musiał Jakub uciekać. I kiedy uciekał? Czy rzeczywiście jak uciekał, Bóg opuścił Jakuba, pomimo że oszust? Czy go opuścił, czy nie? A skąd wiemy, że go nie opuścił? Biblia wyraźnie mówi, kiedy pamiętacie, my wszyscy wiemy, a to drabina, która się śniła Jakubowi, prawda? Był sen, śniła mu się drabina, gdzie jeden koniec był na ziemi, a drugi w niebie. No i tam wschodzący aniołowie i wchodzący i tak dalej. I tam później odezwał się głos Boży. Jestem Bogiem twojego ojca Abrahama, Izaaka
i będę z tobą, gdziekolwiek pójdziesz. Będę ci błogosławił, w tobie będą błogosławione wszystkie pokolenia ziemi. Czy Jakub słyszał to? Tak, bo kiedy się przebudził, nawet pomnik postawił w tym miejscu, żeby upamiętnić. To jest rzeczywiście brama do nieba. Czyli Jakub miał zapewnienie Bożej opieki. I teraz, kochani, Jakub idzie dalej. Dochodzi do Labana. Mówię, też nie wchodzimy w szczegóły. Laban był rodziną. Tak naprawdę był wujem dla Jakuba. Tam przychodzi. I teraz przyjrzyjmy się również postępkom, czy w ogóle sposobowi życia Jakuba. Czy Jakub był pracowity? Bardzo pracowity, rzetelny, odpowiedzialny. On naprawdę swoje obowiązki wykonywał dokładnie. Ale kochani, co go za to spotkało? Czy zapłacili mu należną kwotę? Nie. Oszukańcy. Co byśmy z tego wnioskowali? Oszust trafił na większego oszusta. Bo Laban był oszustem. Jak sam Jakub mówi, wielokrotnie zmieniałeś zapłatę. Jakub mógł oszustwa doświadczyć na własnej skórze. Mógł zrozumieć, do czego to prowadzi. Pomyślcie, jak wspaniały jest Bóg. Oszukujesz, doświadcz na własnej skórze. Może ci minie ochota dalej by oszukiwać. I teraz zauważcie, jak Jakub postępuje. Znowu ma Jakub sen. Opowiada, że miał sen. Przyśni mu się anioł, który przychodzi i mówi tak. Jakubie, bo wiecie, jeszcze wcześniej, jaką zapłatę ustalili Jakub a Laban. Anioł mówi, za tą pracę, którą u mnie wykonujesz, wszystko, co będzie się rodziło w tych stadach, centkowane, łaciate, będzie twoje. A Laban, większy oszust, ręce zatarł, bo ileś tam tych owiec się urodzi centkowanych? Niewiele. No, bardzo chętnie przyjął taki układ. No, ale po jakimś czasie zauważa, że Jakubowi te stado tych centkowanych i tych pręgowatych rozrasta się. Skąd to się wzięło? Ano, Biblia mówi. Bóg mówi, widzisz, Jakubie? Popatrz, kiedy owce przychodzą do wodopoju, parzą się z samcami centkowanymi i stąd się oni tak rodzą. Krótko mówiąc, Bóg pobłogosławił. Laban cię oszukuje, ale nie bój się, ja o tobie nie zapomniałem, Jakubie. Twoja nagroda będzie sowita. Czy Jakub uwierzył w to? Uwierzył. A to dlaczego z topoli brał patyki i tam pręgi też wycinał i ich stawiał przy korytach? Dlaczego? Ale to był jeszcze ten sam Jakub. I jeszcze ja Panu Bogu pomogę. Panie Boże, ja ci pomogę. Ja coś o ciebie też dam. Czy taka jest droga? Czy tego Bóg wymaga? Czy my cokolwiek możemy dzisiaj dać Bogu, ofiarować Bogu? Jedynie serce. I to brudne, skażone. Ale w nadziei, że Bóg je oczyści. Tego samego potrzebował i Jakub. Później Bóg do niego mówi, wyjdź już i idź do swojej ziemi. To był głos Boży. Jakub miał opuścić Labana i pójść do swojej ziemi ojczystej. Czy wyszedł biały dzień? Teściu, dziękuję ci za służbę, postanowiłem usamodzielnić się. Uciekł. Widzicie kombinację tego Jakuba? I teraz idzie drogą. No trzeba by jakoś pojednać się z bratem. Ja mu wyrządziłem bardzo wielką krzywdę. Co Jakub robi? No dzisiaj byśmy sięgnęli do portfela albo czek, wypisali, wysłali, weź przekupić go. Jakub również posunął się do przekupstwa. Bo jak chciał ułagodzić gniew brata? No posyłając mu raz jedne statko, raz drugie statko, trzecie. Jaki był tego efekt? Brat nic, z uzbrojonymi ludźmi idzie na spotkanie Jakuba. Do czego to doprowadzi? Do przelewu krwi, do bratobójstwa. Jakub jest w bardzo poważnych tarapatach. Co Jakub wtedy robi? O, rozdziela. I co on robi? To, bo też jego kombinactwo, przebiegłość. Aha, jak jednych zabiją, to chociaż mi część zostaje. Dalej Jakub jest Jakubem. Oszust zostaje oszustem. Ale kiedy dochodzi do wniosku i opadają mu ręce, ja już nic nie mogę zrobić. Wyczerpałem wszystkie swoje pomysły. One nie skutkują. Co robi Jakub? Na kolana, kochani. Dopiero Jakub pada na kolana, zaczyna się modlić. I w tym czasie przychodzi postać, Jakub sądząc, że to jego nieprzyjaciel, zrywa się i dawaj w zapasy z przybyszem. Następuje walka.
przepychanka. No Biblia krótko mówi, walczyli do świtu. Wow! To jest naprawdę długa walka. Ile on musiał mieć sił? Czym się kończy ta walka? Że Jakub został powalony na ziemię, biodro zwichnięte, że później miał problemy, żeby ustać na dwóch nogach. W tym momencie, kiedy Jakub walczył, Biblia mówi, też nie wchodzimy w szczegóły, Jakub zrozumiał, że postać, z którą walczy, to nie jest człowiek, to nie jest jego nieprzyjaciel, ale jest to anioł z nieba, sam Bóg. I kiedy Jakub to rozumie, chwyta się, zaczyna rozumieć, że jedynym jego ratunkiem to jest Bóg. I wtedy mówi, nie puszczę ci, dopóki mi nie pobłogosławisz. I wtedy Bóg, mówimy, Biblia używa słowa anioł, mówi tak, jakie jest twoje imię? Jakub. Od dziś nie będziesz nazywał się Jakub, ale Izrael. Dlaczego? Bo walczyłeś z Bogiem i zwyciężyłeś Boga. Wiecie, kiedyś to czytałem, sobie myślę, no, to jest absurd. No przecież to kto? Jakub pokonał Boga, anioła? No przecież anioł go pokonał, powalił, że ledwie mógł się podnieść. W czym jest całe to zwycięstwo? A no, kochani, dla nas lekcja. Zwycięstwo jest wtedy, kiedy zaufaliśmy Boga. W całym sercem zaufaliśmy Boga. To Bóg mówi, to pokonałeś mnie. Swoją wiarą pokonałeś mnie. I to było zwycięstwo faktycznie Jakuba. I od tego czasu Jakub otrzymuje nowe imię Izrael. Moglibyśmy powiedzieć, że Jakub, no współczesnie, współczesnym językiem, powiedzmy takim teologicznym, moglibyśmy określić, nareszcie Jakub doznał nowonarodzenia. Zgodzilibyście się ze mną? Mogę takiego terminu użyć? Tak, to był człowiek, on wierzył Bogu, ale kochani, chciał coś od siebie zrobić. I o kochani, gdybyśmy dzisiaj się przyjrzeli, popatrzyli tak uczciwie na świat religijny, zasada cały czas jest ta sama. Panie Boże, Twoje obietnice tak, ale ja swoją drogą, ja Ci w tym jeszcze pomogę. Ja muszę coś od siebie zrobić. Jest to przekonanie wywodzące się z piekła. To diabeł mówi, za zbawienie musisz sobie zapłacić. Prawda jest całkiem inna. Czyli krótko. I teraz patrzymy. Jakub, który otrzymuje imię Izrael, historia, jak śledzimy, widzimy, że ma 12 synów. Oni później coraz bardziej się rozrastają, powstaje ogromny naród, który przyjmuje nazwę od imienia ich patriarchy Jakuba albo Izraela. I teraz kolejne coś o tym. Czy wszyscy, którzy byli w tym zgromadzeniu Jakuba, w których płynęła krew Jakuba, czy tego Izraela, byli naprawdę Izraelitami? Kochani, no wyraźnie, Biblia mówi, że nie. I chciałbym wam właśnie pokazać, na czym polega, jak Biblia rozgranicza, kto jest Izraelitą, a kto nie. Kochani, kiedy śledzimy historię biblijną, historię właśnie Izraela, to bardzo łatwo możemy zauważyć taki podział na dwie linie. Ja to nazywam jedną linię, to jest linia potomków Jakuba, a druga linia to są potomkowie Izraela, tej samej osoby. Nie wiem, czy wychwyciliście, o co chodzi. Czyli według Jakuba, którzy szli dokładnie tą samą drogą, co Jakub na początku, a druga to jest ta linia, którzy poszli za przykładem Jakuba jako już Izraela, nowonarodzonego. I tak na przykład, kochani, czy znacie taką postać Korach? Tak, to był książę izraelski, który się zbuntował innych jeszcze Izraelitów i za to dosięgła go kara Boża. Ziemia się przed nimi wszystkimi rozwarła i pochłonęła ich. Dalej, gdybyśmy, gdy studujemy Biblię, czy znamy takie nazwisko, imię Achan? Znamy, ten, który tam ten płaszcz babiloński przygarnął i trochę srebra. A Achab, król Izraela. Znamy? Znamy. Czy on wierzył w Boga prawdziwego? Wierzył. Ale bałwochwalstwo tak wprowadzi do Izraela, że w większości to polegali na Baalu zamiast na Bogu żywym. I to jest ta linia właśnie Jakuba. Ale o Mojżeszu, co byśmy powiedzieli? Jest przeciwstawiony na przykład takiemu Korachowi czy tym innym? Najpokorniejszy człowiek. A gdybyśmy mówili o Jozue?
A o Eliaszu i wielu innych byśmy mogli wymieniać bohaterów wiary. Zauważymy, że pomimo, że wszyscy wywodzą się z Izraela, tak naprawdę oni z Bogiem nie mają nic, niewiele wspólnego, bo nic to nie można powiedzieć. Niewiele wspólnego. I zauważcie, jak będziecie czytać Biblię, zwróćcie uwagę, jak Bóg się zwraca do Izraelitów. I dzisiaj w tekście to było czytane. Mówię tobie, albo słuchaj Jakubie i ty Izraelu. Zwróciliście uwagę, jak Bóg często się zwraca? Dlaczego? Co Bóg chce wszyscy nam powiedzieć? No przecież to jest jeden, to są wszyscy ci sami. Bóg mówi nie. Są i nie płynie krew, ale oni naprawdę, Izraelitami, tak naprawdę nie są. Druga rzecz. Pojęcie takie jak Żyd. Co znaczy słowo Żyd? Proszę? Chwalca Boga, inaczej piewca Boga Jahwe. Czy jest to zaszczytne, czy nie? A kochani, myślę, że wszyscy pragniemy być takimi prawdziwymi Żydami, prawdziwymi piewcami Boga, jedynego Boga Jahwe. To powinno być naszym pragnieniem i naszą modlitwą codzienną. Panie, uczyń, bym był takim Żydem, ale prawdziwym Żydem. I teraz znowu, czy wszyscy ci, którzy byli potomkowie Jakuba, wszyscy byli tymi Żydami? Wszyscy wielbili, czy byli piewcami Boga? Nie. Niestety nie. I historia później to smutno pokazuje, że większość niestety, ale stała po stronie tego Jakuba z pierwszych czasów, aniżeli Izraela. I kochani, apostoł Paweł również dostrzegł, chcę wam pokazać, że również dostrzegł te dwie linie podziału. W liście do Rzymian, 9 rozdział, Paweł pisze, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. Dalej, albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, czyli obrzezaniem serca. To tak jak dzisiaj bym powiedział, kochani, i z całą odpowiedzialnością mówię, nie wszyscy, którzy są w kościele adwentystów, są adwentystami. Przykre to, ale Biblia mówi, duch proroctwa o tym mówi. Jak bardzo musimy zwracać uwagę bacznie na każde Boże Słowo i przyjmować Boże Słowo z aprobatą, postępować zgodnie z tym Słowem, bo inaczej będziemy tylko mówić Panie, Panie, a możemy usłyszeć, nie znam Cię, nigdy Cię nie znałem. Także to jest bardzo ważne. Zauważcie, że tą samą ideę odnosił Jezus, gdy żył na tej ziemi, kiedy rozmawiał z faryzeuszami. Kim byli faryzeusze? Znawcy Boga. Oni mówią, my dopiero jesteśmy piewcami Boga. My wielbimy Boga. A Jezus najczęściej to z kim spory wiódł? Właśnie z nimi. Bo to byli ludzie najbardziej przewrotni. I kiedy mówią do Jezusa, naszym ojcem jest Abraham. Co im Jezus odpowiada? Macie rację, wiem, że jesteście dziećmi Abrahama. Ale w pewnym momencie co musiał im Jezus powiedzieć? Waszym ojcem jest diabeł. Wow. Dlaczego? No przecież w ich żyłach płynęła krew Abrahama, prawda? No prawda. Ale w sercu oni nie byli dalej nowonarodzeni. Dalej byli potomkami Jakuba, tego pierwszego. Ale nie byli jeszcze Izraelitami. To było potrzebne. A oni bardziej zwracali uwagę na to, co zewnętrzne. Dalej. Natanael. Znacie taką postać? Gdzie Jezus mówią do Natana, skoro spotkaliśmy Mesjasza z Nazaretu. Co odpowiedział? Co tam z Nazaretu może być? Czy coś tam dobrego? Idź i zobacz. I kiedy przychodzi, jak Jezus się wyraził o Natanelu? Prawdziwy Izraelita. Czy zwróciliście uwagę? Do jednych mówi, nie, waszym ojcem jest diabeł. To jest prawdziwy Izraelita. Rozumiecie? Jezus tą zasadę stosował dokładnie. Teraz pytanie. Czy Izrael istnieje od momentu Jakuba? Chcę wam pokazać, bo wielu dzisiaj ludzi, wielu chrześcijan mówi tak. Od Jakuba powstaje Izrael, rozwija się Izrael do czasu, kiedy Stary Testament się zakończył, a teraz jest chrześcijaństwo, a więc tamci Izraelici się nie liczą. Nie ma nic
większego, dalszego od prawdy. To jest również zwiedzenie diabła. Chcę wam pokazać biblijnie, to oczywiście są moje przemyślenia, możecie się z tym nie zgodzić, ale sprawdźcie, a przyznacie mi rację. Chcę wam pokazać, że to istniało od dawien, istnieje i będzie istniało aż do końca. Dlatego, widzicie, wielu dzisiaj ludzi nie rozumie pewnych zagadnień. Apostoł Paweł podawał taki przykład, jak czytamy, że mówi, porównuje do korzeni, pień i później gałęzie. I mówi, pewne gałęzie są odłamane, a pewne wszczepione. I ci mówią, no widzicie, Izraelici zostali wyłamani, to dzisiaj poganie są wszczepiani w to drzewo. Takie pojęcie krąży wśród chrześcijan. Ba, wiecie, no to jest grozą, muszę stwierdzić, a to jest przykre. Byłem na nabożeństwie w pewnym zborze i brałem udział w jednej w klasie i taki brat powiedział, kochani, powinniśmy być bardzo wdzięczni Izraelitom. Powinniśmy za nich się modlić, bo dzięki temu, że oni upadli, my możemy być zbawieni. Prawda to? Ale tak naucza dzisiaj większość chrześcijan. Izraelici odpadli, to Bóg powołuje teraz pogan. Mam pytanie, czy chcemy w ten sposób posądzić Boga, że stosuje zasadę z braku laku dobry kit? Znacie to pojęcie? Czy Bóg taką zasadą się posługuje? Nie, kochani. Jest powiedziane, Bóg tak ukochał świat, że posłał swojego Syna. Kiedy Bóg się zdecydował, żeby posłać swojego Syna? Kiedy Izrael upadł? Przed założeniem świata, kochani. To są dla nas dowody, ale my o tym wiemy, bo my studiujemy Boże Słowo. Inni, którzy nie chcą, cię dają się zwieść. I dzisiaj mówią, ja nie chcę być Izraelitą. Jak rozmawiam ze świadkami, a pani się wybiera do nieba? A w życiu, pani, ja tam nie chcę być. To na czym polega pani wiara? No tu będziemy mieszkać. Hop, hop, zaraz, zaraz, to nie jest takie przeskoczenie. Wiecie, jak diabeł dzisiaj zamieszał. Dlatego jest bardzo istotne, żebyśmy my to dokładnie wszystko rozumieli. Dlatego teraz chcę wam pokazać, że ta zasada Izrael, ona była na ziemi. Ogłoszona została, tak jak 10 przykazań. Była na ziemi przed górą Synaj, czy nie? No oczywiście, że było. Ale na górze Synaj Bóg osobiście przemówił do narodu wybranego. Dlaczego? Zapytał, chcecie być moim ludem? Tak, to ja was nauczę swoich zasad, moich praw i wy będziecie tą światłością dla tych wszystkich pogan. Wam przekażę całą tajemnicę, właśnie nie tajemnicę, bo to ludzkość znała, ale ludzkość zatraciła to. Tajemnicę odnośnie zbawienia, że tylko zbawienie jest w moim Synu. Ludzkość zagubiła, diabeł zwiódł. Dlatego Bóg to odnowić musiał i odnowił. I teraz, kochani, kiedy Bóg mówi, że za każdego, i teraz próbujmy się cofnąć, Jakub, cofnijmy się teraz od Jakuba aż do raju. Poszukajmy Izraelitów, kilka przykładów. Kochani, kiedy patrzymy na Abrahama, czy Abraham był Izraelitą? W pewnym sensie mówimy był. On był, ale czy był nim od początku? Nie. Nawet kiedy Bóg go wywołał, Abraham uwierzył. Zostało mu to poczytane jako sprawiedliwe. Ale pomyślmy, co Abraham wyrabiał, kiedy Bóg mu obiecał, że będziesz miał potomka? Nic dziwnego, że jego wnuk to w jego ślady poszedł. Te chciał pomóc Panu Bogu. On też kombinował. A żona, słuchaj, ja nie mogę mieć dzieci. Ma służącą. Zaraz, zaraz, Abrahamie, a ty nie znasz przykazania, nie cudzołóż? Przestrzegał przykazań, a jednak zauważcie, gdzie poszedł. Nie znał przykazania, nie kłam, mów tak, tak, nie, nie. Znał. A jak się posłużył? Kłamstwem. I to dwa razy. Kiedy Abraham stał się prawdziwym Izraelitą? Wtedy, kochani, kiedy miał złożyć swojego syna. Rozumiecie? Dlaczego Abraham postanowił złożyć Bogu syna? Z Babilonu jeszcze ten zwyczaj wyniósł. Nic nadzwyczajnego, jak ja złożę mojego syna Bogu, ale teraz prawdziwemu Bogu. I ten prawdziwy Bóg mi odda go z powrotem. Znowu była kombinacja Abrahama. Ale kiedy tam zobaczył na górze Moria prawdę o Ewangelii, o tym Jezus wspomina, wtedy zrozumiał, człowieku, nic nie możesz zrobić. Nic. To Bóg złoży za ciebie ofiarę.
Nadejdzie taki czas, że Bóg złoży za ciebie ofiarę. Wtedy Abraham dopiero zrozumiał, że cały ten system babiloński jest do niczego. Jedyna prawda jest w żywym Bogu i w Jego Zbawicielu. Wtedy Abraham zrozumiał i został nazwany, jak pamiętacie? Przyjacielem Boga. Wcześniej Abraham został nazwany, ale Bóg mi przyjacielem Boga. Tam był wcześniej Abram, a później dopiero Abraham. Mówię, my nie wchodzimy w szczegóły, a zachęcam was. Przepiękna historia. Każdy szczególik tam opisany naprawdę ma przepiękną historię. Czyli mamy Abrahama. Dalej, gdybyśmy się cofnęli. Kochani, czasy potopu. Czy w czasach potopu był ktoś, kto ufał Bogu? Będzie deszcz. Jaki deszcz? My nie znamy takiego zjawiska jak deszcz. Nie tylko będzie deszcz, będzie wielka ulewa. Co to jest? Świat nie uwierzył. Ale znalazł się jeden człowiek, Noe. Zaufał Bogu? Oddał swoje serce Bogu? Wiecie, zrobić coś. Panie Boże, ja w życiu nie wiem, co to jest, statek mam budować. Ja ci pokażę. No to bierze się kierę synów i robią te drewna i budują ogromny statek. Czyli zaufał Bogu. Moglibyśmy go nazwać Izraelem? Tak, bo on ufał Bogu, nie własnym możliwościom. Dalej, kochani, gdy cofniemy się do bram raju. Mamy pierwszą rodzinę, Adam, Ewa, dwóch synów, Kain i Abel. Którego z nich byście nazwali Izraelitą? A dlaczego Abla? Przecież obydwaj modlili się do tego samego Boga, składali ofiary temu samemu Bogu. To dlaczego? Jakaś to różnica? Sposób ofiar, rozumiecie? Kain, Panie Boże, ja ci zapłacę za zbawienie. Ja się urobiłem po łokci, to są dowody mojej pracy, proszę. A co robi Abel? Panie Boże, ja wierzę, że ja jestem bezsilny, nie zrobię nic. Wierzę, że tylko Ty możesz mnie zbawić i Ty w przyszłości poszlesz Mesjasza, którego obiecałeś. I dowód tej mojej wiary to jest ten złożony, zabity baranek. Ten, Bóg mówi, ta ofiara została przyjęta. Niektórzy mówią, że Bóg kaprysił. Nie, Bóg nie kaprysił, to diabeł ich zwiódł. Dlatego zauważcie, Abel mógł być tym Izraelitą, bo on w pełni zaufał Bogu. On nie polegał na własnych uczynkach. Dalej, kochani. Czyli sięgnęliśmy tam. A teraz od Jakuba spróbujmy pójść troszkę do przodu. Kiedy Izraelici wychodzą z niewoli egipskiej, wyszli tylko krwi, czystej krwi Izraelici? Wiele narodów wyszło, obcych. To znaczy, że Egipcjanie, poganie. Pytanie, dlaczego oni wyszli z tego Egiptu? Kochani, no, trzeba być jakimś fanatykiem, nie być przy zdrowych zmysłach. Jestem obywatelem państwa, wszystko mam. Tu banda niewolników, przymuszani do roboty. Oni wychodzą, ja się do nich dołączę. Wiecie co? Coś musiało być wyjątkowego. Co? Przekonanie, że Bóg Izraela jest jedynym Bogiem. A mieli na to dowody? Mieli. Plagi. Takich rzeczy nigdy nie doświadczali, jak doświadczyli w tamtym czasie. Oni byli pewni, że Bóg Izraela jest tym jedynym prawdziwym Bogiem. Dlatego pociągnęli razem za Izraelem. Druga rzecz. Kiedy Izrael przychodzi już do granic ziemi kananejskiej, ma zdobywać Jerycho. Jerycho była jakim miastem? Pogan czy wierzących? Pogaństwo. Tam było czyste pogaństwo. Ale zauważ, jaki Bóg wydał wyrok na tego miasta? Zniszczyć. Nic nie może pozostać po tym. A jednak czytamy, że pozostała jakaś osoba. Rahab. Kto to był Rahab? No dzisiaj byśmy powiedzieli tak, no to była pani prezes agencji towarzyskiej. Co się za tym kryje? My wiemy. Kochani, była taką osobą. I teraz dlaczego? Czy ona zginęła? Nie. A dlaczego nie zginęła? A dlaczego bohaterka wiary? Gdzie tam ta wiara się objawiła? No mówią, no bo ukryła zwiadowców. Prawda, ale dlaczego ukryła zwiadowców? Dokładnie, i ona to mówi. Lęk przed wami, przed waszym Bogiem padł na nas wszystkich. Bo słyszeliśmy, co ten Bóg dla was uczynił, co uczynił z Egipcjanami, co uczynił, jak morze rozdzielił. Uwierzyła, ten wasz Bóg jest jedyny prawdziwy. Dlatego wyszła razem z nimi, ocalała. Czy mamy dziś wzmiankę o Rahab? Tak, kochanie. Zachęcam.
Czytajcie rodowód Jezusa, odkryjecie bombowe rzeczy. Tam jest Rahab wymieniona jako jedna gdzieś tam prababka Jezusa. Tak jest w rodowodzie Jezusa. O czym to świadczy? Że poganka wyszła, musiała stać się Izraelitką, żeby wydać na świat później Mesjasza. Czy rozumiecie, tak chwytacie, na czym polega to słowo Izrael? Tytuł Izrael? Ale nie tylko wystarczy mówić, nie, wewnątrz jesteś, ona taką Izraelitką była. Wyszła, dlatego dała później, jak to można powiedzieć, była pod, przodkinią naszego Zbawiciela, Jezusa. A kochani, znacie takie imię jak Rut? Kim była Rut? No poganka, kochani. Czy była wyprowadzona z ziemi moabskiej do Izraela? No historia bardzo długa, ale wiecie, tam się wczytujemy, to możemy zrozumieć, jak diabeł szalał, żeby tej kobiety, tej Izraelitki, chociaż była z krwi poganką, żeby jej nie przyprowadzić do Izraela. A dlaczego, żeby jej nie przyprowadzić do Izraela? Bo z niej również, ona była również prababką Jezusa. Czytajcie rodowody, przepiękne rzeczy. Ona była prababką tam z kolei Jezusa. A tak dokładnie jeszcze, to była prababką Dawida. Nie babką, tylko prababką Dawida, a z rodu Dawida przecież jest Jezus. Patrzcie, jak Biblia w wspaniały sposób się układa. Tylko wystarczy spokojnie czytać i zastanawiać się nad tym. Dalej, kochani, dochodzimy teraz do czasów Jezusa. Kim był setnik? Oficer rzymski. A to byli poganie, przecież tam do cesarzy się modlono, a nie do Boga. Jak Jezus go nazywa później setnika? Jak wyraził się o setniku? Wielka jest wiara twoja. Nie znalazłem takiej wiary nawet Izraelu. Kochanie, to musiało brzmieć w uszach uczniów. Co? My, Izraelici, nie mamy wiary, a ten poganin ma? On dobrze, on tam dobry jest, dla nas wiele rzeczy robi. Rozumiecie, do czego diabeł doprowadził, mówiąc w kontekście tego, cośmy studiowali w szkole sobotniej. Ogromne zwiedzenie. Dzisiaj również jest ogromne zwiedzenie. Dzisiaj wielu ludzi, panie, my jesteśmy Izraelitami, my jesteśmy chrześcijanami. Ale kiedy porozmawiacie z nimi, porównacie z tym, co oni praktykują, czego nauczają z Bożym Słowem, dochodzicie do wniosku, daleko jesteście od Boga. I dla nas to jest wyzwanie, pokazać im, gdzie jest prawdziwa religia, gdzie jest czysta, niczym nieskażona prawda. I tak, kochani, moglibyśmy wiele przykładów podawać, a chociażby kobietę kananejską, gdzie Jezus ją spotyka, przychodzi, panie, pomóż mojej córce. Pamiętacie, jaka była rozmowa, jak Jezus się do niej odezwał? Nie godzi się zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Bardzo mocne słowa. A jak ona zareagowała, ta kobieta? Nawet i szczenięta zjadają okruchy ze stołów pańskich. Czego to było wyrazem tej kobiety? Uznanie właśnie. Tak, panie, masz rację. Ta religia jest właściwa. To przyjmuję i wierzę, kim ty jesteś. Jezus po co jej powiedział? Wielka jest wiara twoja. Idź w pokoju. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Że nie ci, którzy będą krzyczeć, panie, panie, będą naprawdę tymi, którzy są Izraelitami, którzy są prawdziwymi chrześcijanami. Również zauważcie, kiedy dochodzimy do czasów apostolskich, jaka była postawa uczniów, a szczególnie Piotra, bo tak dzisiaj świat się na tym Piotrze wzoruje. Jaka była postawa Piotra w stosunku do pogan? Ja jestem Żyd, uważał Piotr, ale to jest poganin. Kiedy nawet później po nawróceniu trzeba było jeść z poganami, a przyszli jego bracia Żydzi, to on od razu uciekł. Pokazać mi, słuchajcie, ja z tymi nieobrzezanymi nie mam nic wspólnego. Rozumiecie, jaka była? Aż w pewnym momencie Piotr zrozumiał. I co Piotr powiedział? Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, który się go boi i sprawiedliwie postępuje. Piotr musiał również przejść wielkie doświadczenia, by zrozumieć, na czym polega bycie prawdziwym Izraelitą. Tak jak uważał się za tego Izraelitę, zrozumiał, że on nie miał do tej pory nic, niewiele wspólnego z Izraelem. Oprócz krwi, to niewiele. Oprócz otwartego serca, to też jeszcze niewiele. Ale kiedy się poddał Bogu, kiedy zaufał Bogu,
Dopiero Jezus mówi, zrozumiałeś Piotrze, tak, no to teraz będziesz pas moje owieczki. Teraz możesz dopiero iść Ewangelią, bo będziesz rozumiał Ewangelię. Dalej, kochani, tą samą zasadę uznawał Jezus. Kiedy Jezus mówił o dwóch owczarniach, tak? Mówię, mam inne owce, które nie są z tej owczarni. Co miał na myśli? Ano właśnie pogan. Wśród pogan jest wiele jezusowych owieczek. Dziś jest Stasiu bardzo często to podkreślał. Jest wielu szczerych ludzi. Tak. Jezus mówi, muszę je zgromadzić, żeby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Dzisiaj w Biblii, jak patrzymy w Apokalipsie, Bóg mówi, upadł wielki Babilon. Ale czy w tym Babilonie jest Boży lud? Są tam Izraelici, czy nie? Są, tylko że oni o tym nie wiedzą. Ale to są Izraelici, którzy przyjmują z całą gotowością Boże Słowo, wprowadzają, zawierają przymierze z Bogiem. To są prawdziwi Izraelici. Dlatego wiecie, Bóg Izrael był od samego początku i będzie aż do samego końca. Przynajmniej tak uczy Biblia. Ja tak to wywnioskowałem. Czyli podsumowanie, widzę, nawet w czasie się zmieszczę. Czyli kto może być dzisiaj nazwany Izraelitą? Chcą to podsumować. Każdy czy nie? Każdy wierzący, ale musimy rozumieć, na czym teraz polega wierzenie. Diabeł też jest wierzącym. On wierzy w Boga, ale Bogu nie wierzy, sprzeciwia się Bogu. I dzisiaj wielu jest ludzi takich, którzy wierzą w Boga, ale sprzeciwiają się Bogu. Ale uważają się za ludzi wierzących. Nie, tylko ci, którzy całym sercem oddają się Bogu, rozumieją, że nasze zbawienie jest tylko i wyłącznie w łasce Bożej, w ofierze Jezusa. Wiecie, byłem kiedyś w kościele, wierzyłem w wszystkie te doktryny kościelne, uczestniczyłem w tak zwanych mszach. A czymże dzisiaj jest msza? Czy jest to zaufanie Bogu? Nieprawda. To jest przeciwieństwo zaufania, bo tam trzeba przekupić Boga. Ba, czym? No ofiarą samego Syna. To, co złożył Jezus tą ofiarę, czy nie złożył? Ale ja czytam, że złożył raz na zawsze. A jeśli raz na zawsze, to już nie ma powtarzania tej ofiary. A tam nie uczono, że trzeba powtarzać ją. Jaki był tego cel? Jezus zawsze musiał być zabijany. Najchętniej, gdybyśmy uśmiercili całkowicie Jezusa, żeby w ogóle nie panował. Za tym to się kryje. To jest diabelska nauka. Dlatego dziękujmy Bogu, że my się uczymy prawd płynących z Biblii. Ale, kochani, praw, które musimy naprawdę wnikliwie badać. Dlatego, że oszust posługuje się sprytnie Biblią, by doprowadzić nas do zwiedzenia. Zobaczcie, ile dzisiaj jest, tydzień chyba, jak pamiętam, miał takie tu kazanie, odnośnie, jakie są dzisiaj wierzenia w świecie chrześcijańskim. Wydarzenia końcowe. Że one się rozegrają nie dla nas, ten ucisk nie przyjdzie dla nas chrześcijan, ale on przyjdzie tam na Żydów. W przyszłości dopiero. I dzisiaj tak kościoły wierzą w tajemnicze porwania. Oglądaliście taki film, gdzie samolot leci i dwóch pilotów zniknęło, tylko same mundury po nich pozostały, wielu pasażerów, same ubrania, co? Pochwycenie. No to jest z tej religii się wywodzi. Pochwycenie. I oni uczą, że Boży lud będzie pochwycony dopiero na stanie ucisk. Szatan, o którym mówi Biblia, pojawi się, ale tam na Bliskim Wschodzie wśród Żydów, on tam ich bardzo zwiedzie. Wtedy dojdzie do wojny Armagedon, ale my będziemy w niebie wolni. Zwiedzenie niesamowite. Tu jest powiedziane, mamy się przygotować na wielki ucisk. Po co się przygotowywać, jak nie będziemy mieli w nim udziału? No absurd. Bóg mówi, przygotujcie się. Czas straszliwy. Jezus mówi, gdyby nie skrócił czasu, nikt by nie ocalał. Czy rozumiecie, jak bardzo ważne jest badanie każdego słowa? Ja na przykład kiedyś też, jak były tam te rodowody, synowie tam Hama, synowie Seta, pomijałem to. Błąd. Kiedy zacząłem to później śledzić, wyłuskałem i dzięki, nie tylko sobie, ale oczywiście, że nie, wielu ludziom, dlatego jest bardzo dobrze posłuchać jednego, posłuchać drugiego, ale osobiście sprawdzić, żebyśmy wyciągnęli właściwe wnioski. Wtedy zrozumiemy, jak piękne jest poselstwo i jasne, klarowne z Biblii. Tam nie trzeba nic dodawać, nic ujmować. Dlatego, kochani, módlmy się, abyśmy wszyscy, jak tu jesteśmy, abyśmy nasi bliscy, nasi znajomi również zrozumieli, co znaczy zaszczytne imię Izrael. Bo tylko ten, kto będzie miał to imię,
będzie mógł być zbawiony. I na niego spłyną wszystkie Boże błogosławieństwa, jakie tutaj znajdujemy. Tylko dla Izraelitów. Amen.